Witamy Was na kanale Kobieta z Ogrodem. Dzisiejszym tematem są sansewerie. Sansewerie są roślinami, które pochodzą z Afryki albo Azji. Są zwane żelaznymi roślinami. Co to znaczy? Że nie potrzebują wody, mogą stać w miejscach suchych, tam gdzie macie właśnie teraz w zimie kaloryfery, i nie potrzebują światła, czyli to są pierwsze rośliny, które możecie postawić na przykład przy pokoju albo łazience. Wszystkie sansewerie rosną bardzo wolno, dlatego nie musicie co chwila ich przesadzać. Możecie zakupić sobie do nich odpowiednią doniczkę, postawić je w miejscu, które chcecie, i jeszcze raz podkreślam, nie musi to być miejsce nasłonecznione, i będą Wam rosły w takim oto stanie bardzo, bardzo długo i nic im się nie stanie. Sansewerie są roślinami długowiecznymi, które idealnie nadają się dla amatorów, ale też i do nowoczesnych wnętrz. A największą ich zaletą jest to, że oczyszczają powietrze z toksyn, takich jak benzen, formalehydy, trichoetylen, toluen oraz ksylen. Sansewerie idealnie filtrują powietrze, unieszkodliwiając właśnie wszystkie toksyczne związki i wytwarzają bardzo duże ilości tlenu. Sansewerie nie tolerują dużej ilości wody, dlatego podłoże powinno być próchnicze, przepuszczalne i z dobrym drenażem. Na spód doniczki najlepiej, żebyście dali keramzyt. Sansewerie możecie nawozić co 3-4 tygodnie nawozem płynnym rozpuszczonym w wodzie. Sansewerie przeważnie mają liście ciemne, posiadają wężowaty wzorek, są grube, ostro zakończone i mają pionowe prążki. Kiedy rosną, tworzą kępy w warunkach domowych. Mogą dorosnąć tak do 1 metra, ale w zależności od rodzaju i gatunku. Rośliny, które Wam pokazujemy, wszystkie są w doniczkach 12, a długość pędów wynosi do 30 cm. Temperatura wzrostu w lecie to 18 do 22 stopni, a zimą powyżej 15 stopni. Sansewerie są roślinami, które możemy w bardzo prosty sposób rozmnożyć. Wystarczy uciąć liścia, pokażę Wam oczywiście na swoim egzemplarzu. Taki liść możemy pociąć na pół. I co robimy dalej? Wycinamy środeczek, żeby było więcej miejsca, gdzie by mogły rosnąć nam korzenie. Tutaj mamy pierwszą sadzoneczkę. Drugi tak samo. Wycinamy i wsadzamy do wody. Zobaczcie, jakie to jest proste. Możecie tak uciąć każdą jedną sansewerię. Wsadzimy ją do wody. Później na zbliżeniu pokażę Wam, jak dużo tutaj jest małych korzonków. Inną metodą również pokażę Wam na swojej roślinie. Wystarczy wyciągnąć jedną taką roślinę i zasadzić ją do nowej doniczki.
zainteresowałam Was super fajną roślinką, którą możecie postawić w miejscach suchych, ciemnych, blisko kaloryfera, którą nie musicie cały czas podlewać, przy której nie musicie cały czas chodzić i się o nią troszczyć, a będzie rosła piękna, śliczna, wspaniała, szybko da się rozmnożyć i na pewno będzie Was cieszyć przez długi, długi czas. Także wszystkie osoby, które chciałyby oglądać nasze produkcje, nasze filmy, zapraszamy serdecznie do subskrypcji. Oczywiście łapka w górę i do zobaczenia!